Siemaneczko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Dzisiaj chcę sobie z wami porozmawiać na temat kierownic i też udostępnię wam tuningi moich samochodów driftowych pod właśnie kierownicę, żeby osoby, które już mają kierownicę albo które zamierzają kupić kierownicę, żeby już miały gotowe stuningowane samochody pod to. Myślę, że też pod koniec odcinka pokażę wam ustawienia kierownic, ale zacznijmy od początku. Więc sporo z was pyta się, czy kierownicę warto kupić, czy się opłaca, czy fajnie się jeździ w Fordzie, czy jest inaczej. No jest totalnie inaczej jeździć na kierownicy. Jak dłużej pogracie sobie w Fordze na padzie, no to ta Fordza zaczyna się tak nudzić. I nie tylko Fordza, ale chyba już każda gra, jak się w nią dłużej zagra, taka wyścigowa, no to zaczyna się robić taka nudna, nie ma w co w niej za bardzo robić, nie? I szukasz jakichś takich innych możliwości zabawy w tej grze. Wiesz, robimy sobie jakieś zloty, już nie bawimy się w jakieś tam wyścigi, nie robimy nawet Forza Tonów, niektórzy tam jeszcze pewnie robią, ale już nie wszyscy są tym zainteresowani do końca, no nie? Więc te takie feature'y typowo z gry, no już nikt się tym za bardzo nie interesuje, bardziej interesuje nas robienie coś innego w tej grze, używając mechaniki tej gry, czy właśnie tego, że mamy dostęp do wielu samochodów, nie? Jednym z takich, powiedzmy, dodatków do tej gry jest właśnie kupienie sobie kierownicy i próbowanie jeździć na tej kierownicy przy pomocy kierownicy, driftować, po prostu grać w inny sposób. To nie jest tak jak granie na padzie, że wszystko idzie łatwo i prosto, tylko musisz się nauczyć jeździć na tej kierownicy. I tak niektórzy myślą, że jazda na tej kierownicy jest taka sama jak w rzeczywistości, że to jest symulacja i że odczuwa się to podobnie jak w rzeczywistości. Słuchajcie, nawet w Assetto Corsie czy innym symulatorze nie będziesz miał odwzorowane to, co dzieje się w rzeczywistości z samochodem. Nie ma takiej opcji. Nie ma tu przeciążeń. Symulator nawet, który symuluje przeciążenia, będzie to robił zawsze z jakimś opóźnieniem, tak? Będzie, no nie ma możliwości, żeby tego odwzorować, tak? Jak ktoś sobie pojeździ jakimś sportowym samochodem, poczuje te spaliny, a wiesz, każdy samochód sportowy inaczej się prowadzi i inaczej kierownica w nim chodzi, nie? Więc to nie ma możliwości, żeby tego odwzorować. To jest po prostu dodatkowy kontroler do obsługi gry tej, nie? I należy to tak traktować, a nie jako możliwość symulacji czegoś w realnym życiu. Jeśli jakieś tam osoby się zastanawiają, o, jeździ się symulacyjnie, myślę, że można to porównać do realnego życia. Jak ktoś sobie driftuje w Forza Horizon, to w rzeczywistości też sobie świetnie poradzi. No ale tak nie jest. Pewne tam może zachowania podczas ślizgu można się nauczyć, ale podejrzewam, że mimo że potrafię kontrolować jako tako samochód podczas driftu w tej grze, to w rzeczywistości byłaby to totalnie inna bajka, jakbym siadł do jakiegoś tam BMW E36 czy coś w tym rodzaju, do driftu po prostu, nie? Nie potrafiłbym tego opanować tak fajnie. No to właśnie, i część osób się zastanawia, Lucek, kupić kierownicę, czy się opłaca, czy nie opłaca się. No i u mnie to było tak, że bardzo długo nie kupowałem kierownicy, bo do pewnych rzeczy podchodzę tak trochę racjonalnie. Jakby wiedziałem, że cały ten osprzęt będzie zajmował dużo miejsca i nie podoba mi się, wiesz, przykręcanie kierownicy, tego całego dziadostwa do biurka i odkręcanie za każdym razem, kiedy będę chciał na przykład obrabiać filmy, nie? Dla mnie to jest totalnie bez sensu, więc u mnie najważniejsze było sobie skombinować takie stanowisko, gdzie mam wszystko sztywne, że jak naciskam hamulec, to nie odjeżdża mi krzesło. Jak kiedyś miałem kierownicę taką, kupiłem sobie, żeby zobaczyć, jak to jest, nie? No to stwierdziłem, nie, to nie jest dla mnie, ja muszę mieć wszystko na sztywno, jak w normalnym samochodzie, nie? Bo to jest bez sensu jeździć na czymś, co jakby, no, zachowuje się dziwnie, tak? No i stwierdziłem, że jeśli już będę kupował kierownicę, to z całym stanowiskiem i ze wszystkim, bo bez tego to się mija z celem i na pewno nie będę miał takich fajnych wrażeń z jazdy w tej grze, jak bym chciał, tak?
Jakbym tego oczekiwał od Fordzy, czy tam od innej gry wyścigowej, od rajdówek, strasznie lubię rajdówki sobie ćwiczyć, jeździć sobie. I ostatnio polubiłem F1, też bardzo fajnie mi się tam śmiga, nie? No i musicie brać pod uwagę to, że kierownica może wam się totalnie spodobać. Wydacie 1000 zł na kierownicę i okaże się, że gra się bardzo trudno, bo na początku jest trudno opanować to wszystko. Jakby nawet jeśli macie tylko hamulec i gaz, to i tak będzie wam się, nie macie hashliftera i tego całego sprzęgła, to i tak będzie wam trudno na początku to ogarnąć. Więc próg wejścia jest tam jakiś, na pewno na padzie dużo łatwiej się gra w te gry niż na kierownicy i na 100% będziecie przegrywać 90% wyścigów na samym początku używania kierownicy, chyba że tam jakiś kolega da wam wygrać, no. Po prostu takie są realia, musicie się przygotować, że będzie wam bardzo ciężko i też dostaję dużo wiadomości: ej Lucek, przez ciebie kupiłem kierownicę i teraz nie wiem jak jeździć, jakie ustawienia, co i jak. Musicie się zastanowić, czy to na pewno jest dla was, czy chcecie mieć cały ten sprzęt przypinany do biurka, czy macie odpowiednią ilość miejsca gdzieś tam w pokoju, czy gdziekolwiek, gdzie chcecie to podczepić. To jest ważne, no dla mnie to jest ważne, mówię to przez pryzmat moich doświadczeń. I teraz taka dygresja. Mój znajomy kupił sobie kierownicę niedawno, Trustmaster T300 RS. Pograł sobie chwilę w Fordze, powiedział, że nie Fordze, tylko w Assetto Corse. Powiedział, że gra jest do dupy przede wszystkim, bo nie symuluje niczego. A po drugie, nie podoba mu się sterowanie na kierownicy, mimo że też właśnie był zajarany tymi filmami, gdzie ja sobie jeździłem i tak fajnie to wygląda, nie, że ja sobie tutaj kręcę, gdzieś tam samochody driftują, ładnie to widać, tak, jak ja tutaj mam na kamerce, że to jest niby takie przyjemne. Ale prawda jest taka, że trzeba się, kurde, strasznie namachać, nie? To tak nie widać jak wyglądacie, to wygląda jakby to było bardzo proste. Tutaj każde zakręty musisz brać, nie? Kierownica ci... Musisz brać, tak wiesz, jakby szybko skręcać, szybko reagować na to, co się dzieje w grze, nie? A na padzie to tylko paluszkiem, pyk, 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 pyk i jakby zero stresu. Gdzie ja mam pada? O, tutaj mam. Zobacz. Na padzie to co? Jedziesz sobie... Nic się nie dzieje, nie? Tylko moje kciuki pracują, ewentualnie tam reszta palców. I tyle, nie? I tutaj nie ma żadnego stresu. Natomiast jeśli chodzi o kierownicę, to pracują mi mięśnie brzucha, pracują mi mięśnie rąk, wszystko pracuje, tak? W zależności od tego, jakie sobie obciążenie ustawicie na kierownicy, jest to po prostu męczące, no. Jest to bardziej męczące niż jazda na padzie i większość czasu będziecie właśnie w ten sposób jeździć samochodem, że będziecie go obracać, będzie się wam wykręcał, nie? Zwłaszcza jak teraz jest ślisko, mamy taki trudny do kontrolowania pojazd z dużą mocą. Tam część ludzi mnie się pyta: Lucek, czemu ty nie robisz już samochodów 1000 koni mechanicznych, tylko jeździsz takimi słabiakami? Bo właśnie na kierownicy z słabymi autami jeździ się lepiej, masz więcej czasu na to, żeby wiesz, kontrolować go, żeby zareagować na to, co się dzieje w grze. O, tak większość czasu będziecie na kierownicy na początku spędzać czas, czyli w drifcie uderzając o ściany, nie? No. Niedługo minie rok, odkąd mam tą kierownicę, całe to moje stanowisko przeszło masę modyfikacji. Rozbudowałem sobie to wszystko tak, że jest po prostu teraz fantastycznie i zajebiście mi się na tym jeździ. Tylko nie chcę, wiecie, ja nagrywam ten film z tego powodu, że nie chcę, abyście później mówili, że o, ja kupiłem przez ciebie kierownicę i teraz mi się źle jeździ i cię nie lubię teraz, bo ty mnie namówiłeś do tego, żeby kupić. Powiedziałeś, że jest fajna i ja kupiłem i mi się nie podoba, no. Wiesz, ja nie znam każdego z was, wy może mnie lepiej znacie, wy mnie lepiej znacie niż ja was znam, tak? Bo was jest bardzo dużo, każdego z osobna nie znam, nawet te osoby, z którymi tam, wiesz, gadam gdzieś na Discordzie często i sobie tam gramy razem, to tych osób też tak naprawdę nie znam, nie? Nie znam ich rzeczywistości, nie wiem co mogłyby zrobić, jakby je spotkał na żywo, jakby się zachowywały wobec mnie, no nie mam pojęcia o tym, nie? Więc nie chcę też wam narzucać i mówić, że ej, kierownica jest fajna, bierzcie, kupujcie, bo super się gra.
Tylko sami zdecydujcie, czy to naprawdę jest dla was. Na padzie bardzo fajnie się gra, da się super driftować też na padzie i pad jest spoko. A musicie wiedzieć, że większość gier jest właśnie robionych pod pady, bo na padach gra większość osób i jak jakiś deweloper decyduje się, ej, co robimy z grą? Czy robimy ją pod kierownicę, gdzie na kierownicach gra, nie wiem, 3% osób, a na padach gra 97% osób, podejrzewam, że nawet na kierownicach mniej procent osób niż te 3, to jakby decyzja jest prosta, robimy grę pod pada, tak? Tak samo z F1 było, podjęli taką decyzję, że robią sobie grę pod pada i fajnie, nie? I na kierownicy też się w to fajnie gra, też tam jest super obsługa i moim zdaniem jest to świetna gra do jazdy, do zabawy. Tylko że jakbyś miał podjąć decyzję taką, komu, gdzie więcej sprzedać grę, na którą poświęcasz kilka lat i masę tysięcy albo milionów dolarów, no to raczej byś wybrał taką platformę, taki kontroler, gdzie się ta gra bardziej sprzeda, więc większość gier jest pod pady, a kierownica jest takim dodatkiem, bardzo przyjemnym jak dla mnie, bardzo fajnym i do tej pory lubię sobie wbić do gry i sobie na niej pograć, ale to jestem ja, nie? Ja mam fajne stanowisko, to wszystko było bardzo drogie i sobie to jakoś stworzyłem i lubię się tym bawić, tak? No to niekoniecznie musi mieć odniesienie u ciebie, nie? Bo jest dużo osób, które by się znudziły taką po prostu jazdą, że wchodzisz sobie do gry i sobie po prostu o tak jeździsz. Nic specjalnego nie robisz, tylko sobie jeździsz, zmieniasz sobie biegi, bucisz samochód na sprzęgle, tego typu sprawy, nie? Dla mnie to jest fajne, ja to lubię robić, ale nie każdy może lubić i ktoś może sobie na przykład tylko kupił kierownicę do wyścigów, przegra pierwsze 50 wyścigów i powie, kierownica jest do dupy, Forza nie obsługuje dobrze kierownic, nie? I lipa, ja nie chcę na tym jeździć. Więc nie chcę, żebyście się kierowali tym, co jakby przy wydawaniu pieniędzy kierowali się tym, że o, ja tak powiedziałem, że jest fajne, to jestem ja, tak? Ktoś z was może mieć totalnie inne wyobrażenia jakby grania na kierownicy. To musicie brać pod uwagę. No dobra, to co? Przejdźmy, jeśli macie jakieś pytania, bo może o czymś zapomniałem, może czegoś nie powiedziałem, a jesteście też ciekawi na temat tego, jak kierownica, jak granie na kierownicy wygląda, może macie jakieś takie pytania. Jeśli będzie dużo tych pytań, to zrobię drugi tego typu film i odpowiem wam w filmie na te pytania. A tak to podpowiadam wam po prostu w komentarzach, jeśli nie będzie tego dużo. Tak, jedziemy sobie teraz do Centrum Horizon i udostępnię wam tuningi moich samochodów driftowych, tych takich moich ulubionych. Wiem, że tam część osób pytało się, czy udostępnię tuning Nissana GT-R R35, bo on ma napęd na 4 koła i no jest taki trochę trudny do zrobienia do driftu. Bo to jest tak, że trochę, że w tej Fordzie Horizon, jak zrobisz, jak masz samochód standardowo z napędem na 4 koła i zrobisz mu jakby zamianę napędu z napędem na tył, czy z napędem na przód, to on i tak jakoś tak dziwniej będzie się zachowywał, dziwniej będzie się prowadził, trochę jak właśnie samochód z napędem na 4 koła, mimo że ma ten napęd na tył, nie? Dobra, pogadaliśmy, pojeździliśmy. I teraz zobaczmy, więc tak, idziemy sobie do mojej kolekcji samochodów i wybieramy sobie, powiedzmy, Nissana. No i tutaj mamy, to jest chyba ten, zrobiłem takie, robię takie szalone malowania często na samochodach driftowych. Jak widzicie, sporo Japończyków mam do driftu. Moim ulubionym driftowozem jest Silvia S13, nie ma dużo mocy, ile ona ma tam mocy? No 600 koni, to jest sporo. To jest sporo, ona ma tam, o tu mam 653, tu mam 800, tu mam 735, tu mam 600 i wszystkimi tymi samochodami mi się fajnie driftuje. No dobra, no to idziemy do GTR-a Black Edition z 12 roku. Musicie mieć tą wersję, chyba można ją kupić, zdaje się, normalnie.
To nie jest malowanie, które ja robiłem. Ostatnio oglądaliście film, gdzie robiłem malowanie Buddy i to było naprawdę pierwsze malowanie samochodu, jakie kiedykolwiek zrobiłem własnoręcznie. Dobra, tak wygląda sobie. Zdaje się, że tutaj możemy mieć też, mamy możliwość zainstalowania bodykitu. Ja jak widzę, jak widzicie, śmigam bez bodykitu, bo mi się bardziej ten samochód podoba do driftu właśnie bez żadnego body. Nie, ale to body akurat z tym malowaniem nie wyglądałoby źle. Mi się nie podobają trochę te nity i kształty tutaj, jak ten body schodzi do progu. Poza tym spoko, możecie sobie to zainstalować, z tym, że chyba anuluje wam się wtedy mój tuning. Dobra, zapisuję, pyk i tutaj po prostu, co mogę wpisać, no nie wiem, może 1% klub, w opisie będą moje tuningi. 1% i to jest tuning driftowy na kierownicę. Mogę się kawałek tym przejechać. Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz tutaj w strefie Horizon. Dzisiaj taki odcinek trochę pogadankowy, mało tego driftowania jest. To dlatego, że jest cholerna zima. Jest dzisiaj czwartek, jak nagrywam ten odcinek. I kurde, czekam. Za 2 godziny chyba będzie już wiosna. Nie? I czekam, kurde, aż będzie ta wiosna. Ładnie to śmiga, trzeba przyznać, że bardzo fajnie. Trochę tam posiedziałem przy tym tuningu. Tutaj nie dociągnął odrobinki. On taki jest, ten GTR, on tak troszeczkę prostuje. Stara się prostować podczas tego ślizgu. Ale można to ładnie wykontrolować, jeśli szukacie jakiegoś takiego stonowanego, nie jakiegoś tam hardkorowego samochodu pod drift, ale takiego stonowanego, gdzie będziecie mogli robić ładne ślizgi, to możecie sobie pobrać ten tuning, a także moje pozostałe, bo wszystkie moje tuningi teraz pod drift są robione pod kierownicę, a tego typu tuningi charakteryzują się tym, że mamy niewiele mocy stosunkowo, nie jakieś tam 1500 koni mechanicznych, tylko właśnie niewiele mocy i no. I samochód jest łatwo opanować. Także tu macie to. Zaczniemy od tych... Ej, nie to chciałem. Zaczniemy ogólnie od Japońców, udostępniać te Japońce. Dlatego, że mi się nimi najlepiej lata. Obok BMW. Nie wiem, który mi tak naprawdę lepiej. Te starsze BMW-ki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo w porządku są. Tu mamy Fair Lady. Kolejny mój driftowóz, tak jak to się, ja pierdzielę, jak patrzę na te malowania. No mnie normalnie. Wiesz, ja ostatnio zrobiłem malowanie, mi to zajęło 4 godziny, nie? Ono nie jest idealne. A tutaj gościu robi takie rzeczy, zobacz, jakąś twarz. On musiał to z naklejek wylepić. To jest totalny kosmos, nie? No dobra, tu chyba mam zrobionego swapa w tej 350-ce. Albo i nie. I to też jest kozak do driftu. Wiadomo, Tokio Drift, nie? Tego da się bardzo fajnie opanować, naprawdę. Jest mega, mega fajny. Praktycznie nie da się przesterować, no. Znaczy, łatwo z tego przesteru wyjść. O, może tak. Kiss the wall. Także to jest 350. Podejrzewam, że 350 nie potrzebuje jakiegoś tam wyszukanego tuningu. Wystarczy dać trochę więcej mocy i macie, nie? I gotowy samochód, proszę bardzo. Fajne auto, naprawdę, do driftu. Zwłaszcza dla początkujących. Jeśli ktoś się uczy driftować w tej grze, to 350 jest świetna.
Są niektóre samochody, którymi bardzo trudno się driftuje, nawet jakbyś tam zrobił, wiesz, świetny ten tuning, nie? To jest po prostu ciężko. Nie wiem, od czego to zależy. Coś, niektóre samochody w sobie mają takiego, że się po prostu nie da. No dobra, no i następny samochód to będzie Nissan. Nissan. Tutaj mam 370 i tym mi się już driftuje trochę gorzej. Chociaż z wyglądu bardziej mi się podoba 370. Jakoś tak lepiej mi się widzi ten samochód. Ale tu chyba zmieniłem silnik. O, coś inaczej brzmi, nie? Domyślnie standardowo w tym samochodzie jest V6. Co mnie trochę zdziwiło, jak pierwszy raz się o tym dowiedziałem, bo zawsze jakoś kojarzyłem japońskie samochody z rzędową szóstką albo z rzędową piątką, tak? A tutaj V6, no jakoś tak dziwnie. Słyszałem w ogóle, że samochód jest świetny do takiej daily jazdy nawet. Chociaż trochę mi ciężko sobie to wyobrazić, bo też ma świetne przyspieszenie i parametry prowadzenia, nie? No jest to jednak sportowe auto. Ale do driftu jest troszeczkę, jak dla mnie, jest troszeczkę gorsze od 350. Pyk, dobra. Troszeczkę gorzej mi się tym driftuje i rzadziej go wybieram do tego driftu, ale dalej jest to dobrze zrobiony pod drift samochód, który zdecydowanie mogę wam polecić i tuning udostępnić. Jeśli chcecie, możecie sobie przetestować. Mówię, to są takie, to jest taki tuning. To są takie tuningi w ogóle delikatne pod ten drift, nie? Że na pewno będziecie mogli zrobić te drifty gładkie. Czekaj, drift i handling, nie? Pyk. Dobra. To macie. Czyli 370. Będziecie mogli też zobaczyć taki kontrast, nie? Między samochodami. Tam, gdzie gładziej robię drifty, ślizgi, ten samochód przeważnie jest do driftu lepszy, bo jest łatwiejszy do opanowania. Teraz zobaczymy R34. Tą samą nitkę pojedziemy. Już chyba mniej mocnie. Wyprostował się trochę. Tutaj ciężko się utrzymać w takim jednym ślizgu. Podejrzewam, że na padzie byłoby łatwiej, ale on też tak. To jest znowu samochód z napędem na 4 koła, który przerobiliśmy na napęd na tył. I on tak, kurde, jakby chciał się za bardzo prostować. Im się da ładnie driftować, ale takie ładne, gładkie łuki jest trochę ciężko. Bardziej, lepiej by to wyglądało przy zakrętach 90 stopni, na przykład w mieście. Tam to fajniej driftuje. Może dzisiaj po prostu nie mam wprawy i tak. Ale myślę, że zaraz weźmiemy sobie 300. Boże, weźmiemy sobie S13 Silvie i tam naprawdę myślę, że poleci. Dobra. To jest R34. I teraz weźmiemy sobie kolejnego Japońca. Nissan. Ja wiem, że tam niektórzy z was to czekają na BMW. Tu mam Silver S15. Nie wiem, czy ją robiłem pod kierownicę. Ona chyba pod pada jest zrobiona typowo.
Nie pamiętam, żebym ją robił. No ale ostatni Japoniec S13. Mój ulubiony driftowóz z wyglądu. No jest po prostu kozacki, jeszcze to malowanie takie. Fajnie wygląda, naprawdę. Spoko kura, zobaczymy jak mi tym pójdzie. No to jest typowy taki driftowóz. Głupio by było nie zrobić fajnego driftu, nie? Na granicy przesterowania. Czy tam prędkości brakowało? No i tak, no idealnie nie było. Nie jestem zadowolony z tego driftu, ale widzieliście, że dużo łatwiej jest mi opanować ten samochód. On nie zachowuje się jakoś tak dziwnie w niektórych momentach, nie? Że tam jestem podczas driftu, on nagle odbija dziwnie w drugą stronę. Tylko tutaj ładnie można opanować, tak jak kręcisz, tak samochód się zachowuje. To jest przyjemne i do driftu jest po prostu świetny. Myślę, że na padzie też sobie to spokojnie ogarniecie. Bez problemu. Japońce i to są moje Japońce. Więcej chyba nie mam takich, którymi driftuję codziennie. To wydaje mi się, że to są wszystkie Japońce. Przynajmniej Nissany, o, może tak. Bo jeszcze mam chyba Mazdę i parę innych tam marek. To zdecydowanie, tak? Tylko do driftu. Tak właśnie, Mazda RX-7 bardzo fajnie driftuje w sumie. I tam nie zmieniłem silnik na 1.4. To już w ogóle. I tutaj mam, jeśli chodzi o BM-ki, to mam kilka driftowozów. Ostatnio trenuję sobie M6 i próbuję ją jakoś okiełznać. No ale takim moim najfajniejszym, no i najbardziej ulubionym driftowozem jest właśnie M3 E36. Też z takim kozackim malowaniem, kurde. Patrzcie na to. To też nie jest moje malowanie, no większość tych malowań nie są moje. Ale świetne, takie typowo driftowe, jakieś różowe kolory. Też muszę jakieś takie sobie malowania driftowe porobić. Zdaje się, że standardowy silnik, ale łba sobie urwać nie dam. Może 4-litrowa V8, jak to w tych europejskich karach. I tu dużo hydrołapy. Dobra. Odbiło, ale dobrze leci. Nie no. Ten jest kozacki. Ten tunik musicie pobrać. To jest mój najlepszy chyba tuning. Jaki zrobiłem w tej grze, serio. Widzieliście jaki kiss the wall precyzyjny? Elegancko, naprawdę super, super, super fura. Musicie sobie ją potestować. No pewnie większość z was testuje, to jest taki dosyć znany samochód do driftu. Pojazd właściwie. Prawdziwy zamiatarz zakrętów. I często też spotykany gdzieś tam na różnych polskich zlotach, nie? Ten samochód. Dobra, udostępnię wam drift i pyk. Proszę bardzo, możecie brać jak swoje. Testujcie i dajcie znać w komentarzach. Tutaj mam jeszcze kilka innych takich tuningów driftowych, ale to może wam innym razem jeszcze udostępnię. Mam jeszcze, tak, na pewno z BM-ek. Tutaj będę musiał dopracować M6. Mam ostatnio zrobioną M3, tutaj trochę mało mocy jest, bo tylko 450 koni mechanicznych. Mam też zrobiony tuning, tu bodajże, a czemu nie mam malowania na tej,
BMC, a ciekawe. Tak, co ja tu jeszcze mam? Do driftu zrobiłem Drift Patriot 435 koni mechanicznych. No i to też tak trochę słabo driftuje, bo mało mocy mamy dosyć. No i na pewno mam też Mazdy jakieś tam do driftu. Część z was mówi: Lucek, bierz tego tutaj Honeycorna do driftu, on super driftuje, to jest super samochód do driftu. Jak? To na padzie, jak grasz, jak możesz zrobić pełny skręt w prawo i w lewo, to oczywiście, że to jest fajne, tak? Ale na kierownicy, no tak jak wam mówiłem przed chwilą, no na kierownicy to nie jest takie proste, żeby zrobić wiesz, pełny obrót lewo, prawo w mieniu oka, no. I to nie jest fajny samochód do driftu na kierownicę. To jest zbyt porywczy. Nie da rady, no. Musisz mieć tak, tym się driftuje w ten sposób. Wiesz, pada, ręczny. Tak. W ten sposób, na kierownicy to jest prawie że niewykonalne, no. Na prostych kołach lecisz, tylko skręcasz lewo, prawo. O, i teraz maksymalny skręt cały czas tapujesz, nie? To jest, na padzie jest to ultra łatwe, żeby zrobić, ale na kierownicy, wiesz, wykręcić tak, z tej pozycji, w mieniu oka wykręcić tak. To nie jest takie proste. No i driftowanie tym autem jest takie, trzeba wejść tak, na ręcznym. O, i tylko takie, właściwie nie drifty, tylko bardziej power slide się nim robi wtedy, nie? No nie jest to samo przyjemne do driftu na kierownicy. Przynajmniej jak się ma kąt skrętu 900 stopni. Jakby tutaj ustawił sobie jakieś tam 540, to myślę, żeby było całkiem w porządku. Może bym dał radę opanować ten samochód. Ale tak to jest lipa. Więc jasne, na padzie jak gracie, to sobie nim jeździcie. Ja podziękuję, robię tuningi po swojemu i dlatego wam je udostępniam. Ostatnia rzecz to ustawienia kierownicy, o czym nie chcę zapomnieć, bo też często padają pytania na ten temat. Więc moje ustawienia kierownicy, jak wejdziecie sobie tutaj, suwaki wyglądają tak. Wibracje mam włączone, bo wibracje czasami pomagają jakby zrozumieć, kiedy samochód traci lub łapie przyczepność, więc sobie to włączam i faktycznie to pomaga, bo jak kierownica zaczyna wibrować, to albo jesteś na jakimś rutrze, albo właśnie jak jesteś na suchym asfalcie, to ona delikatnie wibruje i wtedy wiesz, że koła tracą przyczepność, nie? No i tutaj możecie sobie brać jak swoje, proszę bardzo. Tu nie ma żadnych fancy ustawień, najważniejsze są te tutaj na końcu. Tutaj sobie ustawiacie opór, aha, tutaj force feedback na całą pytę. Wibracje sobie ustawię na 80. Centrowanie na 200. Damper to jest opór kierownicy. Opór jakby kół, nie? Czyli jak stoicie w miejscu i kręcicie kierownicą, to ten cały, wiesz, o, teraz mam ten opór. To można sobie to wyskalować. No, to jest raczej niepotrzebne. W normalnym samochodzie chcielibyśmy, żeby kierownica zawsze kręciła się fantastycznie, bez żadnego oporu, nie? No ale ponieważ żebyśmy to mogli jakoś zasymulować w tej grze, to mamy tutaj ustawione na 100. Możemy sobie dać więcej, mniej, to już jak tam chcecie. Force feedback, podsterowność. Nie pamiętam już, co to robiło, ale ustawcie sobie na 25. Minimum force 50 i najważniejsze ustawienie to jest tutaj steering sensitivity, dajcie sobie na 90, jeśli zaczynacie grać na kierownicy, to nawet 95 albo nawet i 100 możecie sobie dać, bo nie będziecie w stanie nadążyć z kręceniem kierownicą, jeśli na przykład ścigacie się w wyścigu z jakimiś padami, nie? Czy tam klawiaturą nawet. No nie ma szans. On robi 90, on robi maksymalny skręt w prawo, maksymalny skręt w lewo, wiesz, w mieniu oka w pół sekundy, a tobie to zajmuje 2 sekundy, nie? Czy tam sekundę. No jest nie do pomyślenia, ile musisz się więcej nakręcić. To pomaga ogólnie, jak to działa. Jak działa w ogóle to. Patrz, jak przełączysz sobie na kierownicę, to kierownica dalej w grze jest synchronizowana z twoimi ruchami, nie? Patrz, teraz to widać dobrze.
Ja mam tutaj kąt jakby 180 stopni, nie? Tutaj mam. I zobacz, jak skręcam, to o, moja kierownica ma teraz taki obrót. Nie jest tak, wiesz, tak na wprosto, tylko jest tak, o, w ten sposób. A w grze kierownica jest już skręcona 90 stopni, nie? Więc po prostu trochę to skręcanie w grze jest wyprzedzane. Może tak. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć do końca. Jak skręcam lekko kierownicą, to bliżej jakby środka tego skrętu, to skręcanie nie jest takie precyzyjne, ale pomaga nam też szybciej reagować na to, co się dzieje na drodze. Innymi słowy, jest bardziej realistycznie, jest prawie jak w rzeczywistości, jak jedziemy z takim ustawieniem, tak? Bo samochód szybciej reaguje na nasze ruchy, no. I to sobie warto ustawić, to jest taka najważniejsza opcja. Jak ktoś tam ma problemy z jazdą na kierownicy, to możecie sobie to podkręcić. Kurde, ten samochód fajnie brzmi. No i tyle, ej, opowiadałem wam dzisiaj o tych kierownicach, pokazałem wam co i jak, chyba z tym moim tuningiem. Jeszcze mam więcej tych tuningów, poudostępniam, jakie tam dokończę i potestuję trochę bardziej precyzyjnie, dokładnie. A na dzisiaj to tyle, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. A, i mam jeszcze dla was taką wskazówkę dla osób, które dotarły do samego końca. Wskazówkę, jakby... prośbę, zostawcie komentarz o treści pod filmem, o treści 1P Club, tak jak dawałem tutaj hashtag do wyszukiwania tych tuningów, i ja te wszystkie komentarze oserduszkuję. Nikt inny nie dostanie serduszka, tylko komentarze z 1% Club. Dobra? Możemy się tak umówić? To dla najbardziej wytrwałych osób, które dotrwały aż do tego momentu. No. To trzymajcie się ciepło, a ja czekam na wiosnę w tej grze. Cholera. Hejas.